Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny sierpniowy poranek 11 sierpnia 2023 roku. A witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia. A są to słowa, które wyjmuję z księgi proroka Daniela, gdzie w 2 rozdziale i 22 wierszu czytam: Bóg wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. A w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 5 wierszu czytamy: Światłość świeci w ciemności. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Umiłowani w Panu, drodzy słuchacze i oglądający chrześcijańską telewizję internetową, dzisiejsze hasła dzisiejszego dnia w sposób fantastyczny korelują z wieloma wersetami biblijnymi. Ale nie sposób, czytając dzisiejsze hasła, czy fragment Starego Testamentu, czy fragment prologu Janowej Ewangelii, nie cofnąć swoich myśli o wiele setek tysięcy lat. A właściwie musimy popatrzeć na początek świata. Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, jak podaje nam Biblia, podają nam pierwsze wersety Biblii, ziemia była pustkowiem, ziemia była chaosem i ciemność wypełniała i ogarniała całą ziemię. Dlatego pierwsze, co stworzył Bóg swoim potężnym, mocnym słowem, to była światłość. Bóg rzekł: niech stanie się światłość, i stała się światłość. To dzięki temu światłu można łatwiej, pewniej i bezpieczniej poruszać się. To dzięki temu światłu człowiek może dostrzegać piękno otaczającego świata. Człowiek może podziwiać piękno Bożego stworzenia. Niejedna rzecz w świetle wydaje się urzekającą, zachwycającą, czymś, co zapiera dech w piersi. Ale są też momenty w życiu każdego człowieka, kiedy pojawiają się mroki. Kiedy wydaje się, że wszystkie światła zgasły, że nastał jakiś wielki, potężny mrok i człowiekowi o wiele trudniej, ciężej jest się poruszać. Trudniej postawić krok, trudniej podnieść swój wzrok, popatrzeć z wyż, skąd by mu pomoc przyszła. Trudniej wyciągnąć rękę i niejednokrotnie człowiek pyta: co ja mam począć, co ja mam zrobić, co ja mam powiedzieć? Dodatkowo w ciemności pojawia się lęk, pojawia się niepewność, pojawia się jakaś dziwna trwoga, drżenie serca. I wtedy człowiek niejednokrotnie uświadamia sobie: jestem sam. Może czuje się bezradnym i bezsilnym. Ale Biblia w sposób wyraźny przypomina nam, że nie jesteśmy sami i że żaden mrok nie może chrześcijanina, człowieka wiary, pogrążyć. Żaden mrok nie może człowieka przezwyciężyć. Jest jedno światło, które nigdy nie przemija, które ma zawsze taką samą wartość. Jest jedno światło, które nie przemija jak moda tego świata. To Chrystusowe światło, to blask Chrystusowej miłości, Chrystusowej dobroci, która jest nakierowana na każdego człowieka bez wyjątku. To właśnie to Chrystusowe światło rozjaśnia wszelkie mroki naszego życia. To Jezus powiedział: ja jestem światłością świata, ja jestem tym światłem, którego nikt i nic nie jest w stanie przezwyciężyć. Ale ten Jezus także powiedział coś bardzo wartościowego do ciebie i do mnie. On powiedział do człowieka wiary: wy jesteście na ziemi
światłem mym. Tak, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, to my mamy być Chrystusowym światłem. To my mamy rozjaśniać mroki dla tych, których Bóg stawia na naszych drogach i ścieżkach życia. A jakim ja jestem światłem? Jakie światło ja niosę na swoich chrześcijańskich drogach i ścieżkach życia? Jakie światło niosę na wakacyjnych szlakach? Czy inni, patrząc na nas, na moje życie, moje zachowanie, moje postępowanie, moją mowę, mogą zobaczyć tego, który powiedział: ja jestem światłością świata? Aby być tą prawdziwą światłością świata, potrzeba nam codziennie wziąć do ręki Biblię, otworzyć ją i czytać. No bo to słowo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości. To słowo pomaga nieść światło, Chrystusowe światło. Potrzeba nam codziennej modlitwy. Zachęcam Cię, abyś dolewał oliwy do swojej lampy wiary Bożym Słowem, modlitwą i śpiewem. Niech Chrystusowe światło emanuje z Twojego, mojego życia. Niech ono emanuje z naszej strażackiej służby, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który jest w niebie. Tak niech się stanie. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Życzę Wam, strażacy, dobrej, błogosławionej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozdrawiam. Pozostańcie z Bogiem.